jakby czeka się wciąż na ten tą duży skok w tabeli, bo 4 punkty dzielą od czwartego miejsca. Czy ten mecz teraz najbliższy może być taką odskocznią? No, dobrze by było. My staramy się w każdym meczu zrobić co najwięcej punktów. Ja myślę, że w tych 7 ostatnich meczów udało się nam nie przegrać i byli tam mecze, które wygraliśmy, ale byli tam mecze, które wygrać mogliśmy. Mam na myśli przede wszystkim konkurenta Sosnowiec, także nie trzeba długo patrzeć tam na tabelę, bo to nam nic nie da. My chcemy wygrać ten mecz, a nie mamy wpływu na te ostatnie wyniki, jakie tam będą, jak będą grać Górnik, jak będą grać Suwałki. Także my patrzymy tylko na siebie, na 3 punkty, które chcemy wywalczyć, a ta tabela się poukłada sama od siebie. Czy ten mecz jest ważniejszy też w jakiś sposób? No ważniejszy można dlatego, że gramy praktycznie z konkurentem do awansu, albo nie tak z konkurentem, ale z drużyną, która chce awansować, albo która to deklaruje, że chce awansować, jest wyżej od nas, a jest to, powiem tak zwany mecz 6-punktowy, także dlatego jest to mecz ważny dla nas i dla przeciwnika. Także ja myślę, że ten przeciwnik jest bardzo dobrze poukładany, także czeka nas bardzo trudny mecz. Chwaliliśmy ostatnio obronę Podbeskidzia, a jeżeli tak, to co można powiedzieć o obronie Miedzi? To jest zespół, który stracił do tej pory najmniej bramek. Tak, definitywnie. Jest to drużyna, o której się gada, że jest bardzo mocna w ofensywie. Lobodziński, Forsell, Markitos, Gargula, to wszystko piłkarzy, powiem tak, więcej ofensywnie, ale jak pan gada, drużyna jest budowana od defensywy, od obrony, a tam widno, że daje sobie radę i w defensywie ma najmniej branek, które dostała ta drużyna, także bardzo mocny w defensywie, ale nieprzewidywalny w ofensywie, powiem tak. Miedź przygotowywała się praktycznie w tym samym ośrodku do rundy, w tym samym ośrodku w Turcji, co Podbeskidzie. Proszę powiedzieć, czy już wtedy podglądał pan ten zespół pod kątem rywalizacji w lidze? Nie, to było jeszcze za wcześnie. Bardzo, bardzo dobrze się znamy z trenerem Taraszewiczem. Szanuję jego jak osobę, tak i jego pracę, którą robi tam Miedzi, ale tam jeszcze dobre. Trenowaliśmy praktycznie obok, albo na tym samym boisku, ale to było jeszcze dużo czasu do dzisiaj, także ja myślę, że każdy patrzył w tym czasie na siebie, tak najlepiej przygotować do tej rundy, ale nie patrzył na co tam trenuje, albo tam było więcej tego fizycznego przygotowania. Teraz przed Podbeskidziem taki intensywny maj, 7 meczów. Proszę powiedzieć, co to zmienia w takim cyklu przygotowań? No, nie są tam nejaké duże zmiany. Možno teraz tým, že ten týden byl bardzo, bardzo krótky. Hrali sme v soboty, teraz už ten meč je v piątek, takže my przygotujemy sa meč od meču. Vieme, že nás čekajú bardzo, bardzo trudné spotkania s družinami, ktoré sa tam obok nás niekde v tabeli, takže dużo zmian tam nie jest. A jak przed meczem z Miedzią wygląda sytuacja kadrowa Podbeskidzia? Czyli czy ktoś dodatkowo wypadł z zespołu? No, zobaczymy jeszcze, jaka tam sytuacja z Adamem Deją, jak to tam będzie wyglądało. Tam Sierpina mal tam katar, ale już doszedł dzisiaj do treningu. Janota był tam troszeczkę dokopany po meczu w Pulawach, ale to są takie, nie chcę gadać o kontuzjach, także ja myślę, że tam ta kadra będzie kompletna, okej. Jest tam Sokolowski, jest tam Baran, jest tam Kolar, który na długi okres praktycznie ich nie będzie do końca tego Chmiel do końca tego sezonu, także to są piłkarze, na których nie możemy liczyć, także skupimy się na tych, których mamy w szatni.